Okej, możemy zaczynać drugi dzień krwawej jatki. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak samo dobrze jak wczoraj. Obrona. Jestem z niej zadowolony, mimo że pierwszą walkę przegrałem z Markiem, mono zawodnikiem. To już kolejne bitwy były na moją korzyść. Skończyłem wczoraj z obroną A. No i dzisiaj był jeden atak, który też został wygrany. Także cieszę się. No i jedziemy z atakami. O, Candy, super. Kailani na skrzydle. Nic, tylko grać. Bjorn jest tylko tutaj przeszkodą. Robak jest słabiutki. Także myślę, że ten atak powinienem wygrać. Głównie chodzi o to, żebym odpalił swojego Kwasira lub Down przed tym, jak odpali się przeciwnik. Dałem szansę Lee, który jest wolny, ponieważ mam jakby trzech innych minionkowców i może gdzieś tam się uda go szybciej załadować. No, mieli. Internet super w tym miejscu jest, w którym teraz jestem. No dobra, jedziemy z tematem. Okej, sporo kaskad, sporo zielonego, którego nie ma. I trochę czerwonego. Liczyłem, że robiąc tą kaskadę i rozbicie bomby, uda mi się szybciej dostać do koloru żółtego i odpalę swojego kwasira przed kwasirem, ale może się zdarzyć tak, że nawet mój kwasir nie przeżyje. Okej, jest tam gdzieś Lee odpalony. Udałoby się teraz. Odpalić down. Albo zdobyć gdzieś fiolet. Jedną turę nie mogę generować minionów. Tutaj trzy tury. Ja mogę tyle czekać. Myślę, że mogę. Ale czy na pewno? Nie przedobrze. Okej, mogę odpalić teraz down. Ogólnie te robaki od Wolermorka są tak słabe, że ja nie wiem, czemu ludzie sobie zawracają nim głowę i wsadzają go do drużyn obronnych. Czy gdzieś tam w ogóle go levelują. Miałem go w planach kiedyś zrobić, ale jak zobaczyłem, jak się sprawuje na turniejach, to sobie go odpuściłem. Jeśli chcę to wygrać, potrzebuję dostać jeszcze trochę fioletowego. Strasznie dużo minionów tutaj się teraz narobiło u tego Kwasira.
i przegram tą walkę. Fakir ma 26 życia, ale nie zdążyłem naładować drzewa. No masakra. Myślałem, że będzie łatwa wygrana. A to jednak klasa druida robi swoje na tym evencie. Ten Lee chyba nie był za bardzo potrzebnym postacią. No i Yao, który jest moim głównym damage dealerem, odpadł w pierwszym ataku. No nic, trudno się mówi. Krwawa jatka nie wybacza błędów. Wezmę mocniejsze uderzenie niebieskie. Czyli to, od czego kiedyś, na czym bazowałem na samym początku. No i standardowo będę chciał mojego kwasira odpalić przed jego kwasirem. Strasznie mi klatkuje gra. O co tu chodzi? Reszta ataków będę chciał dograć później, bo patrzcie, co się w ogóle dzieje. Jakbym tutaj grał na czas, to mogłoby to się źle dla mnie skończyć. Slow motion. Okej, przeciwnik ugrany. Zdecydowanie lepiej poszło niż na poprzednim ataku. Do tej pory nie mogę przeboleć tego, że przegrałem z gościem, który ma Kailani na skrzydle i Kendi w swoim składzie. Ale Kwasir po prostu moją down wyłączył z gry. Myślę, że chwilowo zrobię sobie przerwę i zresetuję grę. Ok, zrobiłem reset gry i mam takiego przeciwnika. 5 kart przełamanych na 3-6, także będzie ciekawie. I tutaj mamy Gunara bez kostiumu, więc ja jako kontrę biorę Gunara z kostiumem i liczę, że Gilra nie zdąży odpalić, bo jeśli ona odpali, to ja jestem już pozamiatany, bo na nią nie mam akurat jakby z jej statusu się jak wyleczyć. No niebieskiego nie ma za dużo. O, diament udało się znaleźć. Ale na razie go nie odpalam. Mamy fioletowy też diament. Ok, pójdziemy w niebieski. Gunnar się odpala. Ja odpalam swojego Gunnara. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć klocków fioletowych, także odpalam drzewo. I brakło jednego klocka. Jestem trochę zaskoczony. Co
nie wiem, po co kwasira wziąłem tutaj na tą bitwę, bo nie było tutaj żadnego minionkowca. Skupiłem się bardziej na tym gunarze, żeby go wyeliminować. Ale gdzieś tam widzę, kwasir też miał swój udział. Fajna obrona, Hello na środku, Rekhetra obok niego. No nie wiem, musiałoby się wydarzyć coś naprawdę dziwnego, żebym to przegrał. Ale dla pewności sobie wezmę jakieś jeszcze inne kolory. Kogo by tutaj wziąć? Kwasir mi jest niepotrzebny. Muszę zrobić tego Ropucha albo Kinsashiego, bo potrzebuję po prostu koloru żółtego mocnego do ataku. No okej, okay, no mam nadzieję, że mi się uda tutaj wygrać. A jeszcze tutaj zamienię tylko oddziały. No i zobaczmy, Beowulf, 36 level w złotej ramce. Ok. Plansza jest całkiem sympatycznie ułożona, ma bardzo dużo ruchów do zrobienia. Od samego początku. Byłoby dobrze tą prawą stronę jako pierwszą wyeliminować. Z tego względu, że jest jedyną stroną bijącą. Znowu ogromna ilość zieleni. Ale według przewidywań bardzo słaba obrona. Nie wiem, czy specjalnie ktoś tak ułożył, czy po prostu jeszcze ma za mało doświadczenia w tej grze. Ale zdecydowanie wsadzanie lekarzy jeszcze na tanka na krawajadce to chyba tylko ataki mono mogą się odbić od takiej obrony. No tu już nie jest aż tak kolorowo. Nawet bym powiedział, że jest ciężko. I muszę liczyć na mocne uderzenie. Także... Czy jest tam ktoś, kto robi miniony? Nie ma, także kwasir jest niepotrzebny. Melia jest trochę za bardzo... Za mało tankowata. Mif znowu nie ma zrobionej umiejętności. Kurczę, nie wiem. Chyba zagram takim 4-1. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Standardowo sporo zielonego. Okej, teraz już tylko walka z czasem. Coś mi się ten jało dzisiaj bardzo szybko wykłada.
Czy popiół uderzy w jedną osobę, czy więcej? Zaryzykuję. Udało się. Nie powiem, że prosto, ale udało się. Coraz bliżej do stop 100. Obrona ok. Także widzimy się jutro na turnieju.